O, Dorka ćwiczy, Dorka ćwiczy. O, trudne. To jest trudne. O. Ja chciałam brzuch. Ale ja mówiłam, że chcę głowę. Gdzie jest głowa? Tu jest głowa. Aha. To jest dupa. To dupa jest moja. Nie, twój jest nos. A mój jest nos taki malutki? No. Najmniejszy? Tak. A dlaczego? A głowa jest największa. To coś tu jest, poszło nie tak. Dobrze, że są w promocji. Kupiliśmy dużo. 7 sztuk. Było za 25, a teraz są za 15. Emi, a ty co oglądasz? Co za głupoty oglądasz, co? Dopiero włączyłam. Dopiero włączyłaś? Tak. Co to, jakieś shorty na YouTubie? Mhm. Ja. Weź, nie rasuje się od tego mózg? Mhm. Nie? Ciekawe. Ja myślę, że lepiej, żeby wszyscy teraz weszli na nasze shorty i poglądali nasze shorty, bo na pewno są lepsze niż te, co ty oglądasz. I koniecznie dali łapkę w górę i subskrybowali kanał, jeśli jeszcze tego nie robią. Co? 25 tysięcy? Co to jest? A widziałam 3,5 miliona. Ja mam tyle w 5 minut. My znowu w biurze imigracyjnym, tylko tym razem 9 rano. 9 rano, no wtorek, dużo mniej ludzi, dużo mniejsza kolejka, dużo mniejsza, także w poniedziałki nie polecamy. No nic, musimy załatwić kolejną sprawę. Emi, jak ty ładnie układasz swoją lalkę w skuterze, ulala, żeby jej się wygodnie siedziało. Wrzuciłaś ją tak i jeszcze butelką dostała. No właśnie, teraz się tata układa. Ej, ale my możemy w czwórkę jeździć na skuterze jednym? Tak? Dzisiaj załatwiona sprawa w 5 minut, bez kolejki, lewą stroną. To mi się podoba. Jak zapłacisz, to masz. Co nie? Tak. Dzisiaj śniadanie w restauracji przy plaży. Jakaś fajna restauracja, American Breakfast, tylko 90 batów. A za mną już są piękne widoki, piękne palmy, piękne morze. O, tam jest piękne morze. A tu będziemy siedzieć i sobie oglądać. O, zamknięte. Dobra, udało się gdzieś usiąść. Też są widoki. Niepisane nam dzisiaj to śniadanie. Gdzież to ceny 3 razy drożej niż w każdej innej restauracji. Nie żebym żydził i nie chciał zapłacić trochę więcej, ale 3 razy więcej to trochę nienormalna cena. Jak wszędzie zupka kosztuje 50 batów, a tam 150. Jak pad thai kosztuje też tam kilkadziesiąt batów, tutaj 200 batów. Przyszliśmy do jakiejś takiej, o, też przy morzu, przy wodzie, przy palmach. Tylko tu wszystko jest 3 razy tańsze. Oczywiście tego samego, to jest wasz zwrot takiej, nie wiem, rodzinny, to nawet nie jest po polsku, po tajsku. To jest zwrot majeszczaków. Nie. Tak, zwrot majeszczaków. Nie strzelę, nie jadłem. Nie strzelę, nie jadłem? No tak. Emi i Maty, tak. Nie jadłam. O. Dzisiaj na pewno. Thank you. Dziękuję bardzo. Hot. Ale Emi. Ładna zupka. To dla ciebie. Czekamek. O. No i patrzcie, tutaj ta zupa. Ta zupa tutaj kosztuje 50 batów, a nie 150. No, no, bardzo ładnie wygląda. Tam to by nawet by nie weszło. To by było a poczeka wielka jeszcze na dodatek. Mm. Bardzo ładnie, bardzo duże. Wygląda mają. Bardzo dobrze. O, sól mają. Co ja mi chciałeś powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że w Kis była jeszcze większa za 55. A. Większa? Nie, większa tak. Chyba nie. Nie. Tak. A próbowałaś, Dora? Nie, ale zawsze trzeba sobie. Zawsze trzeba solić. Nie próbujcie, solcie. Pieprzcie. Soja sos. Soja sos. Soja sos. Tam jest jakiś chili sos. To jest... Nie wiem, to nie. Ale dobra zupa. Emi, wiesz jaka dobra? Przepyszna. Jeszcze nigdy takiej dobrej zupy nie jadłem. Z rana, o 10. 9.54. 9.54, a ty już taką ryżóweczkę wcinasz. Bo jestem głodna i wstałam o 8. No, to jest planowałam o 10. Plany się nie spełniły. Głodna. I zła. Głodna i zła. Kurczę, patrzcie, jak ładnie wyglądają te palmy tutaj. Plaża. Duża plaża. Ta plaża jest ogromna. Kurczę. Pięknie. Woda. O, ulica. Tam jeszcze miasto, zaraz tam pojedziemy zobaczyć, tam za miasto, wyjedziemy trochę za miasto zobaczyć, co tam się dzieje, bo jeszcze nie wyjeżdżaliśmy nigdy za miasto. To miasto jest tak duże, że wystarczające, żeby tutaj spędzić ponad miesiąc czasu i nie wyjeżdżać i cały czas go zwiedzać. A jak pięknie tutaj wygląda wszystko. O, a tutaj sobie siedzimy i jemy zupkę.
Ej, a taka advice for you, jakbyście chcieli zrobić sobie w domu ryżówkę, taką z kurczakiem, to dodajcie trochę gingeru. Ryżówkę po tajsku. Ryżówka po tajsku, to widzicie, jest ryż, jest woda, jest kurczak, jest trochę zieleniny, ale jest ginger. Co to jest ginger? No przypomnij. Przecież imbir. No imbir, no. Dodajcie sobie trochę takiego pokrojonego, tak, tak jak makaron. Zróbcie sobie, zetrzyjcie sobie tak imbir i dodajcie do tej zupy. No jaki pyszny. Wiecie, jak dodaje to smaku ohydztwo. Fajnie? Ochydztwo. Nie ochydztwo, jest pyszne. Taka maje zupę. Pustą łyżkę wkłada do buzi. Pusta łyżka do buzi. Emi, jedz tą zupę, bo jest bardzo dobra. Przepyszna. Jest bardzo gorąca. W ślubie, że nie jest gorąca. Jest gorąca, jak się bierze więcej. Jest gorąca, jak trzeba jeść, ale jak ta daje, to nie jest gorąca. No i jest moje green curry zup. Tylko takie trochę małe w porównaniu do Emki. Emi to ma dwa razy więcej, ale wygląda czadowo. Ta pani to potrafi zrobić dobre jedzenie. No i teraz cała rodzinka w komplecie. Green curry, penang curry i... Nie jest penang curry, to jest penang chicken. No, penang chicken. Muszę go spróbować. No i ryżówka. Ale pani to może nie wygląda, ale na gotowaniu to się zna. A pamiętacie takie stare, dobre czasy, gdzie szło się pod sklep, wsiadało się, brało się Coca-Colę albo oranżadę. Słonecznik. I się jadło, albo się piło, albo coś. No to tutaj tak właśnie jeszcze jest. O, Torka sobie pije kawkę pod sklepem. Ja już zjadłam, a mam mamce świąteczne. U nich już są święta. No, u nich są już święta. Tam mamy... tam mamy kolkę, snickersiki, jeszcze jakieś picie. No i tak sobie siedzimy. O, woda kokosowa. Woda kokosowa i oglądamy. Fajne. Właśnie pokaż drugą stronę, bo tu są fajne rzeczy. Za nami są ściany, ale... O, tam są fajne rzeczy. Tylko nie wiem, co pokazuje, bo nie widzę, ale... Ale tam jest fajna rzecz. O. Patrzcie się, jak Dorota fajnie wygląda na skuterze. O, ale fajnie wygląda. Kurczę, ale znowu ruch na mieście. Masakra. Przyjechaliśmy znowu coś zjeść, no bo już godzina 15, trzeba zjeść kolację. Krewetki? No tutaj kreweciaki. A tak wyglądają już zrobione, to prosto do żołądeczka. Co tam? No, meatball? Ale... 60, no, duży. No, duży, bardzo. 25. Aha, że taki wielki, 3 kulki za 60 batów, takie wielkie. No, dobra cena, dobra. A my idziemy na mięsko. Ja idę na takie coś z pieprzem, pyszne. A Dorota chyba standardowo cashew nut. Tutaj na Soi Bukału najbardziej polecamy wam zielone stanowisko. Tutaj pani wie, jak zrobić też dobre jedzenie i tanio, bardzo tanio. And one orange juice. Okay, I don't know. I pay? Okay, thank you very much, thank you. Ale żeście mi wałka zrobiły. Ja poszedłem po pieniądze, bo zapomniałem pieniędzy. Idę zamówić Coca-Colę, a Coca-Cola już na stole. Sok też. Ja wzięłam. No, ale pan na szczęście ma łeb na karku i mówi, ale już żeście zamówili. Mówi, już zamówili. No i dobrze. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć to, że ta cola w tych butelkach, w tym rozmiarze jest najlepsza na świecie. Najsmaczniejsza. A z racji, że właśnie zapomnieliśmy tych pieniędzy i mamy mało przy sobie, to wystarczyło nam tylko na ryż. Pierwsze moje danie. O, ale wielka porcja, naprawdę duża porcja ryżu. No, it's good. Thank you. Wielka porcja, ogromna porcja przepysznego dania za 10 zł. Naprawdę. Polecam każdemu, przyjedźcie tutaj na chicken, fried chicken with pepper. To jest taki świeżutki pierwszyk. Przepyszna rzecz. No i cashew nut. Również bardzo duże porcje. Pani nas chyba lubi, że nam takie wielkie porcje daje. No to jest wybitnie. Ogromna, no. I też za 10 zł. Ale co to byłby za dzień bez ananasa, papai i arbuza? Słońca. Od słońca? A gdzie ty się opaliła? Na skuterze, jak przejechaliśmy całą plażę. Aż tak, że cię tutaj piecze ręka? Tak. Kurde, nie wiedziałem. Czemu mini mango? No bo
bo patrz, jakie te jest duże, a jakie te małe. No. To jest mini mango. Pierwszy raz widzę tak małe mango, a jak kupowaliśmy, znaczy czasem nie kupowaliśmy, ale jak byliśmy na Zanzibarze, to takie mango po prostu sobie rosło na drzewach na Zanzibarze. Idziemy się schłodzić do galerii, bo tak gorąco, że masakra, a w galerii zawsze tak klima chodzi, że bez problemu można się schłodzić. A jak się jest na mieście daleko od domu, to w takiej galerii można jeszcze załapać się na darmowe umycie rąk, na siku, na takie ważne rzeczy. Jezu, jaka radocha, Jezu, jaka radocha. Święta. Jaka radocha, bo choinka jest. O, ale ładna choinka. Dobra, stawaj. Ale masz miśka? Ale chłop nam wała zrobił. Ja taką miałem ochotę na tą świnię, ale wiem, że ją można kupić tylko w miejscu takim jak tutaj właśnie w barze. Ale trzeba iść do baru, zamówić jakieś piwo i tak dalej. Dopiero będzie można sobie kupić taki kawałek takiej świnki. I co się okazało? Bo ta świnia z tego grilla to po prostu tak zarąbiście wygląda. Mam taki świnka na nią cieknie, że masakra. No i pytam się tego gościa, że to okej, przyjdę sobie tutaj teraz do tego baru, zamówię sobie piwo i będę mógł wziąć tą świnię. Mówi tak, tak, tak. No i przyszedłem, zamówiłem piwo, a się okazuje, że świnie jednak się nie da kupić, bo świnia jest tylko dla kogoś, kto ma tutaj teraz imprezę, czyli jeśli ja bym przyszedł i chciał sobie zorganizować tutaj urodziny lub jakieś wydarzenie, jakieś kawalerskie, nie kawalerskie, bo takie mam wrażenie, że tutaj pani właśnie, która robi imprezę, to właśnie robi takie panieńskie i tylko takie osoby, które właśnie tutaj sobie organizują jakąś imprezę, to wtedy one sobie zamawiają taką świnkę i tylko ta świnka jest dla tych osób, które są na imprezie, a nie dla normalnych ludzi, którzy przychodzą sobie na piwo i jedzą taką pyszną świnkę z grilla. Ja lubię świnki, ale proszę na. Ta jest dobra. W końcu załapaliśmy się na taką chociaż świnkę. To jest normalnie taka pieczona skórka cieniutka z tej świnki. Ona normalnie smakuje jak chipsy. Kurczę, no pani po prostu była dobra, ale inna pani przyszła i mówi: a macie tutaj, spróbujcie sobie naszej pysznej świnki. I po prostu okazuje się, że jest naprawdę przepyszna. Z takim jeszcze ostrym sosikiem. Czad jak nic. Co ty, Emi, na to? Dobrze się załapaliśmy, nie? No i z racji, że tej świnki nie da się kupić, to po prostu dostaliśmy ją za darmo. Tak o, jak dla gości po prostu, którzy przychodzą na imprezę, tak? Po prostu pani nas poczęstowała. I jeszcze powiedziała, że jak chcemy, to tam leży i jak chcemy, to sobie możemy jeszcze podebrać. Nie no, za taką dostawę darmowego mięsa to zamówienie poszło jeszcze raz takie samo, co przed chwilą zamówiliśmy. No bo jakoś trzeba się odwdzięczyć. To chociaż kupimy te soczki, nie ma? Orange juice jeszcze raz. I jabłkowe dwa razy, nie? Ale dobra. Co chciałeś powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że teraz jak jestem starsza, to że już lubię sok pomarańczowy. A wcześniej piłaś jabłkowy, nie? To teraz pomarańczowy. A tu mamy świnkę. To jest najpyszniejsza świnka, którą jadłam. Chciałam powiedzieć, że jeszcze jak byłam młodsza, miałam 5 lat albo 4, piłam cały czas sok jabłkowy, a teraz jak już mam 7 albo 6, to cały czas już piję pomarańczowy. A wiesz, że ta świnka też jest dla mnie? Była. A, była? Ale jeszcze z tymi sosikami, to taką robotę robi. To masz czysty cały. No. A w ogóle to bilardzika jeszcze można sobie obok pograć. Ok, jeszcze na zakończenie pokażę wam, jaką saszetkę sobie sprawiłem w galerii, jak byliśmy się schłodzić. No więc taka fajna saszetka z fila i jeszcze taka fajna koszulka na ramionczkach. O, elegancka.
Elegancka, elegancka. Co to w ogóle? Z czego to jest? A, Reebok. O, Reebok i Fila. Okej, okay. Dobra. A tutaj parzy mi się jeszcze po tej śwince. Na wszelki wypadek parzy mi się mięta. Mięta po tej skórce. Melisa. To... A, Melisa. No, dziękuję za to, że mnie poprawiłaś. Właśnie, Melisa, Melisa. Pachnie? Lubię Melisę. Melisa na uspokojenie, na żołądek. Bardzo dobrze mi działa na żołądek Melisa. Czasami mam troszkę jakieś tam problemy żołądkowe, to Melisa jest dla mnie bardzo dobra. Okej, okay. Pozdrawiam i do jutra. Na razie, cześć.